Nowela Katarynka jest obrazem z życia mieszkańców warszawskiej kamienicy. Bolesław Prus, pisząc o codziennej rzeczywistości, jednocześnie porusza wiele poważnych problemów. W tym odcinku postaramy się scharakteryzować bohaterów występujących w tym utworze, a także omówimy wybrane motywy. Głównym bohaterem noweli jest pan Tomasz, emerytowany adwokat, stary kawaler i koneser sztuki. Mieszka w Warszawie, gdzie wynajmuje sześciopokojowe mieszkanie w kamienicy przy ulicy Miodowej. Pan Tomasz ma twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne oczy. Chodzi pochylony, trzymając ręce w kieszeniach. W dzień pogodny nosi pod pachą laskę, a w pochmurny dźwiga jedwabny parasol angielski. Mężczyzna latem nosi ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzały cylinder. Strój głównego bohatera jest doskonale dopasowany do zajmowanej przez niego wysokiej pozycji społecznej. Pan Tomasz jest człowiekiem systematycznym, o czym może świadczyć fakt, że od 30 lat koło południa przechadza się tą samą ścieżką i odwiedza te same sklepy. Bohater zawsze zatrzymuje się przed kościołem kapucynów, co może stanowić dowód jego pobożności. Idąc, ustępuje każdemu miejsca, a potrącony uśmiecha się życzliwie i serdecznie. W młodości pan Tomasz pracował jako obrońca i odznaczał się miłym usposobieniem, wielką energią i niewątpliwym urokiem osobistym, co zjednywało mu uwagę kobiet. Sam również nie pozostawał obojętny na kobiece wdzięki. Chętnie umawiał się towarzysko z kobietami. Narrator zauważa, że mecenas miał szczęście do kobiet i był nieustannie swatany. Niestety pan Tomasz nie zdecydował się ożenić m.in. z powodu swoich zbyt wygórowanych wymagań. Dodatkową przeszkodą był brak czasu, ponieważ mężczyzna był bardzo zajęty praktyką zawodową. Po ustabilizowaniu swojej sytuacji finansowej mecenas wynajmuje sześciopokojowe mieszkanie, pięknie je urządza i zaczyna coraz poważniej myśleć o małżeństwie. Niestety człowiekowi dojrzałemu trudniej jest dokonać wyboru i ostatecznie pan Tomasz nigdy się nie ożenił. Główny bohater z czasem coraz bardziej interesuje się sztuką. W swoim mieszkaniu urządza małą galerię artystyczną, a także organizuje w nim kameralne koncerty muzyków. Sam również często bywa na koncertach i w teatrach, ale co charakterystyczne, jest bardzo pobłażliwy i łaskawy dla artystów. Mecenas jest koneserem sztuki i ma dobry gust, ale utworów marnych nigdy nie potępia, ponieważ jego zdaniem niedoskonałość jest cechą ludzką. Pan Tomasz, otoczony pięknymi przedmiotami i gronem przyjaciół, nie tęskni do życia rodzinnego i rezygnuje z głębszych uczuć. Główny bohater wiedzie spokojne, bardzo uporządkowane życie i zdaje się, że jest mu z tym dobrze. Ten spokojny i łagodny człowiek ma tylko jedno dziwactwo. Nienawidzi katarynek i kataryniarzy. W umowie najmu z właścicielem kamienicy jest wyraźny zapis, że w tym domu katarynki grywać nie będą. Mało tego, zapobiegliwy pan Tomasz decyduje się dodatkowo płacić 10 zł miesięcznie stróżowi, aby nie wpuszczał kataryniarzy na podwórko. Główny bohater kiedyś padł ofiarą niewybrednego żartu złośliwego kolegi, który wysłał mu dwóch kataryniarzy pod okno. Pan Tomasz w przypływie złości wyzwał go na pojedynek. Stary mecenas wiedzie dosyć nudne i spokojne życie. Zdarza się, że przyjaciele zwracają się do niego z prośbą o pomoc, a bohater chętnie dzieli się z nimi swoim doświadczeniem. Pan Tomasz z wielką uwagą przygląda się nowym lokatorom. Dwóm kobietom i dziewczynce. Dziecko wydaje mu się początkowo dziwne, ponieważ jest bardzo apatyczne, ale wkrótce stary mecenas orientuje się, że dziewczynka jest niewidoma. Jej nieszczęście i cierpienie uwrażliwiają bohatera do tego stopnia, że słysząc katarynkę i widząc szczęście dziecka, pan Tomasz nie jest zdenerwowany. Przeciwnie, sam jest szczęśliwy, widząc radość u dziewczynki i nakazuje stróżowi codziennie wpuszczać kataryniarza. Oprócz tego główny bohater wertuje kalendarz w poszukiwaniu adresów okulistów, ponieważ chce pomóc niewidomemu dziecku. Niewątpliwie można zauważyć zmianę w zachowaniu pana Tomasza, która związana jest z pozytywistycznym ideałem pracy na rzecz społeczeństwa i aktywnego działania. Niewidoma dziewczynka ma 8 lat, ładną twarz i ciemne włosy. Bohaterka straciła wzrok po ciężkiej chorobie, gdy miała 6 lat.
Początkowo dziewczynka miała nadzieję na odzyskanie wzroku, ale potem zaczęła stopniowo zapominać o wrażeniach wzrokowych. Dziewczynka jest bardzo ciekawa świata. Szybko uczy się postrzegać świat za pomocą nowych zmysłów. Bohaterka na miarę swoich możliwości jest samodzielna, lubi bawić się lalkami i wychodzić z domu. Jej ulubionymi miejscami są strych i piwnica. Wilgotna piwnica, gdzie dochodzą stłumione dźwięki, przypomina jej noc, natomiast dobrze oświetlony strych jest dla niej niczym dzień. Niestety po przeprowadzce do kamienicy dziewczynka cały czas musi siedzieć w pokoju i jedyne co robi, to wpatruje się w słońce, popadając przez to w melancholijny nastrój. Dziewczynka jest smutna i apatyczna, ponieważ przeprowadzka stała się dla niej nieszczęściem. Można powiedzieć, że pan Tomasz przyzwyczaja się do smutnego wyglądu dziewczynki, gdy nagle bohaterka, słysząc Katarynkę, zaczyna tańczyć po pokoju i klaskać z radości. Muzyka pozwala jej chociaż na moment zapomnieć o smutnym życiu. Matka dziewczynki razem z inną kobietą i córką wprowadza się do lokalu wynajmowanego raczej biedniejszym lokatorom. Kobiety całymi dniami zajmują się szyciem, aby zarobić pieniądze niezbędne na utrzymanie. Kazimierz jest stróżem w kamienicy przy ulicy Miodowej. Pan Tomasz płaci mu 10 zł miesięcznie, aby nie wpuszczał kataryniarzy na podwórko. Pewnego dnia stróż wdaje się w awanturę i idzie do kozy, czyli do aresztu. Paweł jest nowym stróżem przyjętym, aby zastąpić Kazimierza. Mecenas obiecuje płacić mu 10 zł miesięcznie za to, że codziennie będzie wpuszczał kataryniarza na podwórko, aby sprawić radość biednej dziewczynce. Katarynka to instrument, który może grać tylko takie melodie, które wcześniej zostały zapisane na wałku melodycznym. Tak więc gra na tym instrumencie nie wymaga jakichkolwiek umiejętności, bowiem sprowadza się jedynie do kręcenia korbą. Tytułowa Katarynka jest symbolem, który spaja cały utwór. Jest o niej mowa na początku i na końcu utworu. Przedmiot ten odgrywa znaczącą rolę w przemianie głównego bohatera. Katarynkę można interpretować jako symbol nudnego i toczonego według ustalonego schematu życia pana Tomasza. Stary mecenas jest samotny i codziennie wykonuje te same, przewidywalne czynności, niczym melodia odgrywana na katarynce. Być może niechęć do katarynek pana Tomasza wynika z tego, że mężczyzna podświadomie nie lubi swojego życia i nie może pogodzić się z tym, że już nie pracuje jako adwokat i nie cieszy się takim zainteresowaniem kobiet jak kiedyś. W noweli pojawia się również bardzo ważny motyw choroby dziecka. Dziewczynka przez swoją chorobę i przeprowadzkę do nowego mieszkania utraciła wszelką radość życia. Bohaterka jest cały czas apatyczna i smutna, ponieważ jej jedyną rozrywką jest wpatrywanie się w słońce. Dziewczynka nie użala się nad swoim losem i wydaje się, że nie utraciła charakterystycznej dla dzieci ciekawości świata. Udaje się jej nawet rozwinąć inne zmysły. Historia dziecka przedstawiona w noweli daje nadzieję na poprawę losu wszystkich osób pokrzywdzonych, bowiem ostatecznie pan Tomasz, uwrażliwiony jej cierpieniem, wyszukuje adresy okulistów i stara się pomóc ośmiolatce. Główny bohater ma ustabilizowaną pozycję finansową, a większość pieniędzy wydaje na dzieła sztuki, którymi się fascynuje. Na pewnym etapie swojego życia pan Tomasz zaczyna rozumieć, jak wiele dobrego można zrobić dla drugiej osoby. Można domyślać się, że choroba dziewczynki nie jest nieuleczalna, tylko po prostu jej matki nie stać na kosztowne leczenie. Istnieje szansa, że dzięki pomocy zamożnego mecenasa dziewczynce uda się odzyskać wzrok. Jednocześnie sam główny bohater zyskuje bardzo wiele, ponieważ odnajduje sens życia. Staje się potrzebny dla społeczeństwa zgodnie z pozytywistycznymi ideałami pracy u podstaw.